Magnificencjo rektorze, magnificencje, eminencjo, ekscelencje, szanowni wysoki senacie, szanowni państwo. Przypisz mi zaszczyt wygłoszenia pierwszego wykładu w murach Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w roku akademickim 2016-2017. Nieprzypadkowo wybrałem temat Chrzest Polski z różnych perspektyw, albowiem w tym roku obchodzona jest przez instytucje kościelne i państwowe 1050. rocznica Chrztu Polski. Szczególnie donośnie ową rocznicę obchodzi Kościół rzymskokatolicki. Nabożeństwa dziękczynne za dar wiary i akt z 966 roku odprawiane są przez cały rok. Fakt ten nie powinien budzić zdziwienia, jeżeli uznać chrzest władcy polskiego Mieszka I za wstęp do chrystianizacji ziem polskich przez Kościół rzymskokatolicki. Powstaje jednak w tym miejscu pytanie, czy początek chrystianizacji w obrządku łacińskim jest to samo z początkiem ewangelizacji ziem polskich. Chrześcijaństwo na ziemiach polskich ma bowiem znacznie bogatszą tradycję, aniżeli tylko jeden nurt łaciński. Symboliczne jedynie wspomnienie przy okazji obchodów jubileuszowych istnienia tradycji związanych z obrządkiem metodiańskim, bizantyjskim, bułgarskim czy ruskim nie przyczynia się do wyjaśnienia początków ewangelizacji ziem polskich, a zawęża ten problem do jednego nurtu łacińskiego. Proszę państwa, narody słowiańskie i niesłowiańskie w zależności od opcji przyjętego chrześcijaństwa przyjmowały równocześnie ogromne dziedzictwo cywilizacyjne, zarówno bizantyjskie, jak też i łacińskie. Dlatego regiony Europy fundamentalną rolę w rozwoju chrześcijaństwa przyniosła działalność świętych Cyryla i Metodego. Obaj pochodzili z Saloniki, dobrze byli przygotowani do prowadzenia działalności misyjnej wśród Słowian. Przełożyli Biblię na język słowiański, stworzyli alfabet powszechnie przyjęty w Kościele Wschodnim. Ich działalność przyczyniła się do rozwoju piśmiennictwa wśród Bułgarów, Serbów, Rusinów. Misjonarzom wreszcie udało się nawrócić kilku książąt, w tym władców Wielkich Moraw, a dla nas szczególnie ważne, że również księcia Wiślan. Misja braci sołuńskich, świętych Cyryla i Metodego doprowadziła do ewangelizacji znacznej części Europy, w tym również i południowych ziem Polski. Kilka słów o tej misji warto tutaj przypomnieć, jeżeli mówimy o różnych perspektywach związanych z chrztem Polski. Początki misji metodiańskiej należy wiązać z ekspansją państwa wielkomorawskiego na kraj Wiślan. Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia takiej misji było poparcie władzy świeckiej. Sprzyjające okoliczności dla tej misji nastąpiły po powrocie Metodego na Morawy z więzienia Szwabii latem 873 roku. Świętopełek, pragnąc po wojnie morawsko-niemieckiej osłabić wpływy duchowieństwa niemieckiego, poparł działalność Metodego. Według żywota świętego, cytuję, od tego dnia zaczęła się bardzo poszerzać nauka Boża po wszystkich miastach i poganie zaczęli wierzyć Boga prawdziwego, porzucając swoje błędy. Tym bardziej też państwo morawskie zaczęło rozszerzać swoje granice na wszystkie strony i wrogów swoich zwyciężać pomyślnie, jak to i oni sami ciągle opowiadają. Relacja o rozpoczęciu ekspansji Moraw po powrocie Metodego nie budzi zastrzeżeń. Żywot Metodego został ułożony w porządku chronologicznym i z tego wynika, że wyprawa księcia Świętopełka na Wiślan nastąpiła w roku 875. Według tego źródła pierwszy w roli zaczepnej wystąpił książę Wiślan, który wcześniej prześladował Słowian. Cytuję fragment żywotu świętego. Był w nim, to znaczy w Metodym, także dar proroczy, także spełniły się wieloprzepowiedni jego, z których jedną lub dwie opowiemy. Książę pogański, silnie bardzo siedzący na Wiśle, urągał wiele chrześcijanom i krzywdy im wyrządzał. Posławszy zaś do niego, kazał mu powiedzieć, dobrze będzie dla ciebie, synu, ochrzcić się z własnej woli na swojej ziemi, abyś nie był przymusem ochrzczony w niewoli na ziemi cudzej i będziesz mnie wspominał. Tak się też stało. Źródło to w sposób pośredni potwierdza, że wyprawa odwetowa Świętopełka zakończyła się sukcesem. W jej wyniku książę Wiślan został pozbawiony tronu, a księstwo zostało włączone do Wielkich Moraw. Książę Wiślan mógł też zachować tron jako władca zależny od Świętopełka. Bez względu na to, jaka to forma zależności Wiślan od Morawian została ustanowiona, wyprawa Świętopełka otworzyła drogę do działalności ewangelizacyjnej ziem na północ od Karpat. W ten sposób następne wyprawy księcia Morawskiego poszerzyły oddziaływanie
obrządku słowiańskiego na ziemie nie tylko czeskie, ale objęły również Małopolskę i Śląsko-Polski. Panowanie Świętopełka nad państwem Wiślan i Śląskiem znajduje swoje udokumentowanie w licznych źródłach historycznych. Na ich podstawie ustala się zasięg biskupstwa morawskiego, które na północy miało sięgnąć aż po rzekę Bug i Styr. Podstawą do wyznaczenia takiego oddziaływania państwa morawskiego stał się dokument wyznaczający granice biskupstwa praskiego, wystawiony w 1086 roku przez cesarza Henryka IV. Według tego dokumentu biskupstwo praskie, które objęło dawne ziemie władystwa morawskiego, zasięgiem swoim docierało do Bugu i Styru. Kraków wszedł do systemu państwa wielkomorawskiego, a później czeskiego. Centralna rola stołecznego Krakowa w państwie Wiślan nie budzi kontrowersji. Powstaje w tym miejscu pytanie o obecność na jego terenie świątyń obrządku słowiańskiego i czasu utworzenia biskupstwa krakowskiego. Najbardziej wiarygodną koncepcję o dacie powstania biskupstwa słowiańskiego w Krakowie przedstawił wybitny polski mediewista Henryk Łowiański. Według tego badacza założenie biskupstwa słowiańskiego nastąpiło w drugiej połowie X wieku. Wprowadzenie biskupa na Wawel nastąpiło po ustanowieniu łacińskiego biskupstwa misyjnego w Poznaniu w roku 968. Kraków, który rywalizował na ziemiach polskich z Gniezdem jako ośrodek organizacyjno-państwowy i do Polski został dołączony dopiero pod koniec panowania Mieszka I, był właściwie samodzielnym tworem polityczno-państwowym. Kraj Wiślan korzystał też z politycznego kościelnego poparcia nie tylko ze strony Wielkich Moraw, a później ze strony Czech. Misja biskupa Jordana, ograniczona do państwa Polan, nie ogarnęła Krakowa, albowiem obszar ten został podporządkowany patriarchatowi bułgarskiemu. I tutaj mamy kolejny wpływ również patriarchatu bułgarskiego na dzieło ewangelizacji ziem Polski. Patriarchat ten, zwłaszcza w okresie wojny bizantyjsko-ruskiej, był zainteresowany poszerzeniem swoich wpływów nad i ustanowieniem arcybiskupstwa słowiańskiego w Krakowie. Założenie biskupstwa krakowskiego musiało więc nastąpić przed rokiem 970, albowiem w tym roku książę czeski Bolesław I wyjednał u papieża zgodę na ustanowienie biskupstwa praskiego. Biskupstwo praskie zgłosiło swoje pretensje do południowych obszarów ziem polskich. Nie jest też wykluczone, że drugie biskupstwo obrządku słowiańskiego mogło powstać nie tylko w Krakowie, ale też brane jest pod uwagę miejscowości takie jak Wiślica, Sandomierz, Przemyśl, Wrocław czy Smogorzew. Albowiem w ruskich relacjach o działalności biskupa Wojciecha znajdują się zapisy w liczbie mnogiej, że zwalczał on nie biskupa słowiańskiego, a biskupów słowiańskich. Przejdźmy teraz do bardzo istotnej kwestii związanej ze sprawą chrztu Mieszka I. Ten tak znaczący dla państwa akt znany jest jedynie ze skąpych przekazów zawartych w Kronice Galla Anonima i Kronice Tytmara. W Kronice Tytmara znajduje się informacja, cytuję, że owa bowiem wierna wyznawczyni Chrystusa, Dąbrówka, widząc swego męża pogrożonego w różnorakich błędach pogaństwach, zastanawia się usilnie nad tym, w jaki sposób mogłoby jego ze sobą połączyć wierze. W tym ustępie kroniki zastanawiające jest to, że Mieszko nie został nazwany poganinem, lecz tylko pogrążonym w różnorakich błędach pogańskich. Księżna zamiast nawracać męża na chrześcijaństwo, myśli jedynie w jaki sposób połączyć ze sobą wierzę. Wydaje się więc być mało prawdopodobnym, ażeby w tym okresie, porównując analogicznie z innymi wydarzeniami w ówczesnej Europie, żeby Dąbrówka wyszła za mąż za poganina. Należałoby raz jeszcze rozważyć wielokrotnie podnoszoną hipotezę, że Mieszko już przed ślubem z Dąbrówką był chrześcijaninem, tylko nie tego samego obrządku co księżna. Kronikarz niemiecki nie podaje żadnych okoliczności o chrzcie władcy polskiego. Natomiast pierwsze kroniki rocznika Krasińskich informuje, że Mesco per Cyrillum et Methodium baptizatur ad ped Adalbertum confirmatur, czyli Mieszko był ochrzczony przez Cyryla i Metodego, a przez Wojciecha bierzmowany. Zapis o ochrzczeniu Mieszka I przez Cyryla i Metodego i bierzmowaniu przez Wojciecha tylko na pozór ma charakter nielogiczny. Źródło to należy interpretować jako podanie dwóch różnych tradycji religijnych. Według takiej interpretacji Mieszko I został ochrzczony w obrządku metodiańskim, a bierzmowany w łacińskim. Powyższą hipotezę pośrednio potwierdza Gal Anonim, który stwierdził, że Mieszko będąc od urodzenia ślepym przejrzał w okresie obrzędu postrzyżyn.
Obrzęd ten kronikarz nazywa rytuałem pogańskim. Obrzęd chrztu Mieszka I, tak niezrozumiały kronikarzowi, posiada swoją analogię w Kościele Wschodnim. Chrzest określa się w Kościele Greckim mianem fotisimos, czyli przejrzenie. Podobnie pogańskim nie musi być rytuał postrzyżyn. We wschodnim obrzędzie chrztu postrzyżyny są stałym jego elementem. Potwierdzeniem tych przypuszczeń są wyniki badań archeologicznych wokół katedry poznańskiej. Odnaleziono tam trzy misy chrzcielne, mur oddzielający nawę od prezbiterium na wzór wschodniego ikonostasu oraz dwa aneksy przy apsydzie na wzór bizantyjskiego profesis oraz pomieszczenie zwane diakoniką potwierdzają wschodni charakter najstarszego ośrodka kultowego na terenie Poznania. Jak z powyższego wynika, jest wielce prawdopodobne, że Mieszko I był ochrzczony po raz pierwszy w obrządku słowiańskim, a rytuał łaciński przybył po ślubie z księżną czeską Dąbrówką i po przybiciu biskupa Jordana. Nie ulega też tym wątpliwości, że kiedy Mieszko przyjął obrządek łaciński, autonomicznie wysunął się problem uregulowania wzajemnego stosunku między obydwu obrządkami. Ufundowanie w Polsce metropolii obrządku słowiańskiego było zadaniem trudnym. Nie jest coś dziwnego, że Mieszko w swoich projektach na przyszłość musiał dążyć do nawiązania szczególnie bliskich relacji z papiestwem. Być może w tym tkwi geneza podania państwa Piastów pod bezpośrednią zwierzchność stolicy apostolskiej. Metropolia obrządku słowiańskiego wyrosła z potrzeb religijnych i państwowych. Poza jej akcją misyjną kryły się też względy polityczne o znaczeniu porównywalnym z przyjęciem chrześcijaństwa przez Włodzimierza Wielkiego. Istnieje zresztą współzależność między tymi wydarzeniami. Popatrzmy, metropolia kijowska została ufundowana około roku 988, natomiast dokument Mieszka I Dagome Judex powstał w tym samym czasie. Polska metropolia obrządku słowiańskiego przybrała ostateczne realne kształty po 992 roku w związku z ufundowaniem łacińskiego arcybiskupstwa w Gnieźnie. Trudno przypuszczać, żeby w Rzymie uznano jej pierwszeństwo przed metropolią gnieźnieńską. Dlatego obie organizacje kościelne powstawały równocześnie lub prawie równocześnie. Nie wiadomo natomiast, czy został dokonany rozdział terytorialny, mam tu na myśli terytorium państwowego między obydwiema metropoliami. Na tę kwestię zwrócił uwagę kronikarz Wincenty Kadłubek, który uważał obie metropolie kościelne za bliźniacze. Nie oznacza to jednak, że obie jednostki kościelne miały jednakowy status prawny. Siedziby metropolii należy szukać w południowej części ziem polskich, które niegdyś należały do Wielkich Moraw. Za taką hipotezą, taką konstrukcją przemawiają liczne fakty i źródła historyczne. Większość badaczy uważa Kraków za siedzibą metropolii słowiańskiej. Siedzibą metropolitarną mógł być też inny gród, który również należał do Wielkich Moraw i posiadał również silną pozycję polityczną co Kraków. Najbardziej prawdopodobnym grodem do pełnienia takiej funkcji mógł być Sandomierz. Gall stwierdzając, a właściwie pisząc w jednym z swoich fragmentów kroniki, wymieniając Sedes Regni Principales, stawia Sandomierz w jednym rzędzie z Krakowem, Wrocławiem i Płockiem. Źródła zachowały wiadomość o tym, że w czasie panowania Bolesława Chobrego istniały w Polsce dwie metropolie. Kronikarz Gall podaje, że sua tempore Polonia duos metropolitanos cum sui suffragensis continebant, stwierdzając o istnieniu dwóch metropolitów na terenie państwa polskiego. Galla potwierdza Wincenty Kadłubek, informując, że w czasie Bolesława Chobrego funkcjonowały dwie metropolie. Z kolei rocznik kapitularny krakowski pośrednio potwierdza równocześnie pobyt na terenie Krakowa nie dwóch, a trzech arcybiskupów około roku 1028. Jednym z dowodów na istnienie obrządku słowiańskiego było również brzmienie dwóch pierwszych biskupów krakowskich. Informacje te pochodzą z katalogu biskupów krakowskich przed ufundowaniem łacińskiego biskupstwa w Krakowie w 1000 roku rezydował w tym grodzie biskup obrządu słowiańskiego o imieniu Prochor. Drugim w katalogu biskupów krakowskich był duchowny niemieckiego pochodzenia Prokulf. Fragmentaryczne informacje o istnieniu obrządku słowiańskiego podaje też Nestor w Kronice Dorocznej, źródło jak najbardziej wiarygodne. Kronikarz informował, że akcją chrystianizacyjną obu braci, misjonarzy greckich, objęci zostali w
wśród wymienionych innych Słowian również Lachowie, czyli mieszkańcy ziem polskich. To łączne potraktowanie wszystkich krajów, których miało miejsce dzieło ewangelizacyjne, zostało połączone ze względu na wspólną tradycję religijną, a przede wszystkim na wspólny język liturgiczny słowiański. Obrządek słowiański nie był traktowany w sposób pełny, uważany przez władzę świecką i duchową. Był on zwalczany przede wszystkim przez zwolenników trójjęzycznej herezji. A więc tej herezji, która mówiła, że tylko liturgia może się odbywać w trzech językach liturgicznych, hebrajskim, greckim i łacińskim. Działania te zostały podjęte zwłaszcza po bulli papieża Jana VIII, zakazującej metodę odprawienia liturgii słowiańskiej i zalecającej nabożeństwa w języku greckim lub łacińskim. Wynika z tego, że biskupi łacińscy nie sprzeciwiali się liturgii greckiej, a zwalczali liturgię w języku słowiańskim i konkurencyjną hierarchię. Nie ma też dowodu na to, że podnoszona w źródłach ruskich działalność biskupa Wojciecha dotarła do Krakowa, na terenie którego funkcjonowała katedra słowiańska świętego Michała. Wydaje się, że analogiczne do sytuacji w Wielkich Morawach po roku 885 usunięciem duchownych posługujących się liturgią słowiańską nie zajęła się władza duchowa, a władza świecka. W tym przypadku, ziem Polski, proces ten nastąpił za panowania Bolesława Chrobrego. Stąd też mamy o słynnym właśnie owym prosecutio Christianorum, o wypędzeniu niektórych mnichów i wiele jeszcze innych znanych nam tutaj faktów historycznych z tego okresu panowania Bolesława Chrobrego. Potwierdzeniem istnienia świątyń chrześcijańskich w X i XI wieku są wykopaliska archeologiczne. Ślady kultu słowiańskiego znajdujemy w licznych miastach, w Ostrowie Lednickim, Krakowie, Wiślicy, Przemyślu, Wrocławiu, wielu innych również miejscowościach. Jednym z takich przykładów jest kościół Najświętszej Mary Panny, dziś świętego Feliksa Jałdaugta na Wawelu w Krakowie, który swym stylem architektonicznym nawiązuje do rotund czeskich związanych z tradycją cyrylo-metodiańską. Wykopaliska archeologiczne w Ostrowie Lednickim odkryły wielki ośrodek chrześcijański z X wieku. Odnaleziona kaplica na planie krzyża greckiego posiada dobudowane palatium. Podobną rotundę zakazałem palatium, czyli rezydencję biskupa z X wieku, odkryto pod prezbiterium katedry rzymskokatolickiej w Przemyślu. Z kolei w Wiślicy zachowały się liczne ślady obrządku słowiańskiego. Na jej terenie odnaleziono misę chrzcielną i kościół pochodzący z końca X wieku oraz kaplicę grobową świadczącą o niełacińskim charakterze tego ośrodka. W kaplicy odkryto cztery pochówki głową na wschód, charakterystyczne obrządkowi słowiańskiemu. Groby wiślickie zawierają pochówki wysokich dostojników kościelnych. Na ich podstawie archeolog Zofia Wartolowska wnioskuje, że w kaplicy pochowano biskupów słowiańskich. Potwierdzeniem tej tezy było znalezienie prostokątnego palatium związanego z korpusem rotundy. Pierwotna kolegiata romańska w Wiślicy była prawdopodobnie ozdobiona licznymi malowidłami ściennymi w stylu bizantyjskim, podobnie jak kościół gotycki wzniesiony później przez Kazimierza Wielkiego na tym samym miejscu. Według kronikarza Jana Długosza Kazimierz po wybudowaniu kościoła żałował, że nie wiózł go w innym miejscu. Ponieważ Długosz krytykował także pierwotną konstrukcję kościoła, można przypuszczać, że niezadowolenie królewskie było spowodowane zbyt licznymi elementami przeniesionymi do nowej świątyni ze starej. Jeszcze w XVII wieku biskup Jan Żadzik, wizytujący ów kościół, napisał, że greckie malowidła pokrywały całe wnętrze kościoła. Wykopaliska w Wiślicy pozostają w ścisłym związku z odkryciami archeologicznymi w kościele świętego Salwatora na Zwierzyńcu w Krakowie, okryta pod świątynią najstarsza budowla ma kształt krzyża greckiego. Na gruzach rotundy z X wieku wzniesiono kamienną rotundę romańską. Podobne tendencje architektoniczne znajdują się wokół katedry poznańskiej i płockiej. W płockim zespole architektonicznym znajduje się profesis i diakonikon w obu bocznych niszach absydialnej świątyni. Cała rotunda płocka wybudowana została na kształcie trikonchosa z bizantyjskim nartekstem i nawiązuje do podobnych typów budowli występujących na Bałkanach. Rotundy polskie niewiele różniły się od rotund czeskich i morawskich. Obecność tego typu rotund na ziemiach polskich należy więc tłumaczyć akcją chrystianizacyjną i przynależnością Małopolski do Wielkich Moraw. Szanowni Państwo,
Studia nad staropolskimi terminami kościelnymi pozwalają pokazać znaczący wpływ języka cerkiewno-słowiańskiego na polską terminologię chrześcijańską. Wpływy tradycji metodiańskiej są wyraźnie widoczne w najstarszym polskim hymnie ku czci Najświętszej Maryi Panny, zwanej Bogurodzicą. W starodawnych brewiarzach duchowieństwa polskiego znajdowała się modlitwa do świętego Cyryla i Metodego. Na Śląsku i w Małopolsce wznoszono kościoły pod wezwanie świętego Klemensa, który był obiektem szczególnej czci ze strony apostołów słowiańskich. W odnalezionym kalendarzu wiślickim, pochodzącym z XIV wieku, wśród świętych, którzy byli otoczeni przedmiotem szczególnej czci, znajduje się postać świętego Gorazda, Bułgara, który Metody wyznaczył na następcę jako arcybiskupa na Morawach. Zaprezentowane wyżej oddziaływanie obrządku metodiańskiego na ziemiach polskich miało istotne znaczenie w kształtowaniu się tradycji religijnej naszego państwa. Tradycja ta zakorzeniła się nie tylko w kulcie świętych bułgarskich i greckich, liturgii cerkiewno-słowiańskiej, obrzędowości i kulturze. Warto również pamiętać, że do roku 1923 święci Cyryl i Metody byli oficjalnymi patronami naszego państwa. Rolę działalności misyjnej Cyryla Metodego w procesie ewangelizacji Europy docenił papież Polak Jan Paweł II, nazywając obu świętych apostołami Słowian i współapostołami Europy. Między innymi z tego powodu warto jest przypomnieć miejsce misji metodiańskiej w ewangelizacji ziem polskich na terenie ziem polskich w trakcie obchodzonego jubileuszu 1050-lecia chrztu Mieszka I. Nie chodzi tutaj o dowartościowanie innych kościołów czy wyznań chrześcijańskich, ale o szersze dostrzeżenie ich roli w procesie ewangelizacji ziem polskich. Obraz chrześcijańskiej Rzeczypospolitej od momentu chrystianizacji ziem polskich do czasów nam współczesnych tworzyli wszystkie kościoły i związki wyznaniowe. Ostatecznie wszyscy wyznawcy i wszyscy zamieszkujący ziemię polskie chrześcijanie stali się w większym lub mniejszym stopniu depozytariuszami tego wielkiego cywilizacyjnego dziedzictwa sięgającego czasów IX-X wieku, kiedy dokonywał się proces ewangelizacji tej części Europy. Dziękuję za uwagę.